Wysłuchajmy ogłoszeń na czwartą niedzielę zwykłą. W liturgii Kościoła w tym tygodniu we wtorek wspomnienie świętego Jana Bosko, prezbitera. W czwartek święto ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. W czwartek przypada święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również 27 dzień życia konsekrowanego. Msze święte odprawimy o godzinie 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 18.30. Składka przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne. W tym tygodniu mamy także pierwszy czwartek, piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W czwartek grupa studentów i młodzieży pracującej Chrystus na Krowodrze zaprasza wszystkich na adorację Najświętszego Sakramentu o godzinie 19.00. W piątek spowiadamy od godziny 16.30, a 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę o godzinie 11 zapraszamy na mszę świętą w kaplicy Matki Bożej osoby chore i starsze, natomiast o godzinie 17.45 zapraszamy na różaniec fatimski w kościele. Zespół charytatywny przeprowadzi w przyszłą niedzielę po mszach świętych zbiórkę do puszek na działalność kuchni świętej Jadwigi, natomiast spotkanie zespołu będzie w poniedziałek po mszy świętej wieczornej. Na stoisku z prasą katolicką pod chórem jest dostępny nowy numer miesięcznika dla dzieci Staś. Zapowiadana na dziś kwesta wolontariuszy ze Wspólnoty Indywidualności Otwartych na rzecz poszkodowanych przez wojnę w ramach akcji Ukraina z przyczyn organizacyjnych odbędzie się w innym terminie, o czym poinformujemy w stosownym czasie. Parafialny klub sportowy Jadwiga informuje, że są jeszcze wolne miejsca na półkolonie, ferie z Jadwigą. Turnusy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczegóły na ulotkach. Zapraszamy na coroczny tradycyjny koncert charytatywny Kolędy do Nieba na rzecz dzieci z chorobami nerek leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Kolegiacie Świętej Anny. Wystąpią znani artyści krakowscy, a także Ukraińska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Charkowa. Wstęp jest wolny, a podczas koncertu prowadzona będzie kwestia dla chorych dzieci. Zakończyła się tegoroczna kolęda. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność i wiele dobrych słów kierowanych pod adresem księży i sióstr pracujących w naszej wspólnocie. Dziękujemy także za ofiary składane przy okazji kolędy, które zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej diecezji są w dużej części przeznaczone na utrzymanie domów księży emerytów w Sfoszowicach i w Makowie, na Fundusz Obrony Życia SOS oraz inne potrzeby diecezji. Msze święte w intencji wszystkich, których w tym roku odwiedziliśmy po kolędzie, odprawimy w niedługim czasie, a o terminach poinformujemy wkrótce. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Wojciech Piechota z ulicy Stachiewicza 27 i Aleksandra Siciak z ulicy Batalionu Skała AK 8. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.